Hej, hej, siemacie, witam was bardzo serdecznie. Trwa zawieszenie broni, po którym zaatakuję oczywiście Kyoto i Tokio, też zamierzam je przejąć ze względu na możliwość późniejszego ataku na Onondagę. Inaczej musiałbym się przeprawiać przez te lasy i to by była masakra. Także chcę tego uniknąć, chcę mieć znacznie łatwiejszy dostęp do podbicia właśnie Onondagi. A co? Przegrupuję się przede wszystkim, podleczę i zdzielę Kyoto w jednym szybkim ataku. Blitzkrieg wprowadzę. Taki nazistowski, można by powiedzieć. No ale takie życie, no. Takie życie w cywilizacji. I taki los dowódcy, przywódcy imperium w cywilizacji. To co zauważyłem, a wcześniej nie widziałem, że jednak przejął skubaniec jakieś miasto, Japoniec, przejął miasto irokeskie Akwesasmy. I po tym jak podbije Tokio i Kyoto, to w zasadzie zdobyczne Akwesasmy i Satsuma to będą jedyne miasta japońskie, chyba że gdzieś tam jeszcze się rozpleni na te wysepki miejsca, ma nie wykluczone, że to zrobi. Satsuma będzie wtedy jego stolicą zapewne, raczej na 100%. A co tak poza tym? Aha, chciałem wspomnieć. Zauważcie, szkoła publiczna plus jeden do nauki za każdych dwóch obywateli w mieście. To jest to, o czym mówiłem. To właśnie populacja, liczba mieszkańców w naszym imperium świadczy o sile naszego państwa. Definiuje ją w zasadzie. Bo generalnie od liczby ludności zaczyna się wszystko, także jeśli chcecie zbudować potężną cywilizację, to zadbajcie o to, żeby wasze miasta były jak największe. Teraz tak. Robotnika już bym chętnie zbudował. Gdzieś tutaj, tak szczerze powiedziawszy. Bo tylko momencik. Ty już stary tutaj dasz radę skoczyć? No dobra, no to dawaj Japoniec ten marmur i ten węgielek. Oj, bardzo mi przykro. Jak widzicie, całkiem fajnie to wyszło. Bardzo ładnie wygląda. Tą naprawię, ona tutaj mi się jakoś szczególnie nie przyda, ale i tak jest poza zasięgiem każdego z moich miast, także będzie stanowiła no taki przede wszystkim walor estetyczny, bo chyba nic więcej pożytecznego z niej wynikać nie będzie. Tutaj w takim razie najpierw fabrykę zbuduję. Zerknijmy na układ. Niech będzie. Tutaj też dodam do kolejki fabrykę i szkołę od razu. Też niech będzie. Tu się arsenał buduje. Dodaj fabrykę i szkołę. Na arsenał to może poczekać. I tu już niemal wszystkie pola zajęte. 34 żywności. Dobra, na razie niech tak zostanie. Husaria. Tutaj husaria niestety nie ma gdzie pokazać swoich możliwości, bo te tereny są zbyt górzyste, zbyt zalesione i w ogóle ciasno jest na tej mapie, także cudów nie zrobi. Jedna nawet zginęła, ale wzięła na siebie niezły ostrzał. Także myślę, że z całkiem dobrej strony pokazała się. To jest cholernie silna jednostka, ale jednak na mapy bardziej otwarte, równinne. Tam to po prostu wymiata, rządzi. Rządzi niesamowicie. Fabryka, szkoła. Jak ja mam to wszystko ułożyć, żeby to miało sens? Ręce i nogi. Już poczekam na tą jedną husarię. Statek też chcę szybko mieć, tam do tej łodzi puścić. Nawet przed fabryką. W tej kolejności. O tak. Tak może być. Na razie żadnych jednostek nie będę potrzebował. 17, tu 15 i buduje się ten stateczek. No to dobra, niech będzie też w takiej kolejności. Fabryki są genialne, jak mówiłem. Czy coś ja jeszcze tu chciałem zrobić? Szpieg jest w Kyoto, dalej czeka.
Co tu się jeszcze porobiło? Tartaku zwiększono 1, dochód z Akademii o 2, rewelacja. Po tej wojnie skupię się jednak na archeologii. Teraz sobie jeszcze zobaczymy, gdzie jest aluminium. Na razie żelazo mnie zawiodło, nie miałem. Zawiódł mnie węgiel, nie miałem. Zobaczymy, jak będzie z aluminium. Oby było dobrze. Zbudowałeś już, mój kolego sympatyczny, drogę tutaj. To połącz też drogą normalnie Osakę. I... Oj, przepraszam. Wytnę to zapewne. Kaśnięcie, bo pewnie nie będzie wiadomo, o co chodzi. Tutaj... Jak tutaj jednostki swoje ustawić? Tego cofnę. Tego też. Na pierwszy ogień dam tutaj artylerię. Trochę dziwnie, ale to mi się opłaci. Tą drugą dam tutaj. Kawalerię. Będę osłaniał tę artylerię szybkimi jednostkami konnymi. Z tego względu, że to jest wciul lasów. No, one tam mogą posłużyć do odparcia jakiegoś ataku, a raczej ofensywy zbyt dużej z tej strony nie przeprowadzą, niestety. Niestety. Ty chodź tutaj, na tą cytadelkę, którą zbudował twój kolega po fachu. Ty tutaj czatuj. O, już się zrobiła husaria. Czy oni mi się tutaj przydadzą? To zapewne się przydadzą. Oj, kurde. Artylerii, jak ja chcę je tutaj ustawić? Na tej oazie jest minus 10 do obrony. Taka kara po prostu. Stąd je butnę w Kyoto. I stąd też je butnę w Kyoto. No dobra, to tak. Może ty tutaj będziesz sobie czekała. W miarę powinna być bezpieczna. W miarę. Robotnik. A napraw tą cytadelę. Cholera wie, czy się nie przyda. Tutaj ta droga mi się już do niczego nie przyda. Tak podejrzewam. Jestem w zasadzie tego pewien. Tu jest droga, ten buduje. No dobra, żeby za te drogi nie płacić, to usunę je. To jedna turka tylko i gotowe. O, jest to mięso armatnie, które przeżyło. Zresztą tak jak i tutaj jest ten jeden z kolegów, o ten. Też przeżył. Może nie przeżyje następnego takiego. Nie no, po co ja go tutaj w zasadzie ustawiam? A dobra, ty tutaj jeden właśnie. Niech mięso armatnie jedno tutaj będzie. A ten, ty się na razie podlecz. Mój drogi przyjacielu. Ty masz stanąć... tutaj. A ty... O, nie masz zasięgu? Ty masz zasięg. Dobra, to ty tutaj, a ty na tej górce. Jeszcze jest jeden karabin Gatlinga. Z niego też zapewne pożytku dużego nie będzie. Siedź sobie tutaj. Czuwaj. Oj, husaria jeszcze. No patrzcie, tutaj dużo jednostek, nawet nie ma ich jak ustawić. Na drodze będziesz miała większy zasięg. Okej. Ten kaper niech tutaj zostanie, gdyby znów przypadkiem się tutaj zbłąkała jakaś jednostka morska przeciwnika. No dobra, powinno być okej. Powinno być okej. Ta jeszcze jedna husaria za chwilę tutaj wpadnie. Ale będzie dobrze. Lepsze od razu też. Tutaj może sobie stań i tutaj cię ulepszę. Gdyby mnie zaatakował, chociaż wątpię. Wątpię, żeby się odważył. Fabryki wszędzie ustawiłem, tak, dobra, jest okej.
to za 10 tur wojna wróci. Publiczna deklaracja Chin. Raguse. Gdzie ta Ragusa jest? Nie wiem. Jeszcze nie wiem. Trzeba by... Po tej wojnie wybiorę się w jakieś takie zwiedzanie, odkrywanie tych mgiełek tutaj, bo trochę za dużo jeszcze nie widzę. A lubię tą eksplorację bez kitu. Fajna jest. A ty czuwaj. No i dobra, ostatni raz. 63 nacisku. A wykorzystam go, żeby go powkurzać. Czyli ten moak mu tutaj przerobię. A co? Niech se nie myśli. Niewiele mnie to kosztuje tak naprawdę. A, bo tutaj jest już... droga... Genewy, już nie mogę usunąć. Trochę bez sensu. Bo ja chyba za nią płacę z tego, co pamiętam. Tak to działa. Jak będzie chciała Genewa połączenie, to tutaj jeszcze na tych owieczkach drogę zbuduję. No a w tym momencie niewiele w takim wypadku mogę zrobić. Buduj tutaj farmę. Ty masz naprawić tą cytadelę. Ty tutaj czuwać. A ciebie gdzie ja miałem wysłać? Chyba miałem cię tutaj zostawić. Z tego co pamiętam, jaki ty masz zasięg, ładny masz. O taki mi właśnie chodziło, okej. Okay. Rozstaw się. Ty też masz tutaj się fortyfikować. Buduj tą akademię na górce. I następna tura. O, co się porobiło, aha. Przyszedł generał. O, jakie piękne leczonko grupowe. Aha, zaraz ci oddam. Będzie mi tutaj kozaczył. Ale jak w niego wpadnę, to nie będzie co zbierać. No teraz też ta linia frontu jest taka znacznie szersza. Co dla mnie oczywiście lepiej. A dopakuję ją i marsz. Na płasko to niekoniecznie się przyda, ale... znaczy przydać się może w późniejszym czasie, bo tu już jest bardziej płasko i tu już jest bardziej płasko, no i w Chinach też jest bardziej płasko. To już nie będzie husaria, ale to będzie po prostu ulepszona jednostka z husarii, czyli działa przeciwpancerne, później śmigłowce, także będę miał fajne dopakowane jednostki. Także z myślą o przyszłości przede wszystkim wybrałem taki właśnie awans. To jest mięso armatnie. To mięso armatnie idzie tutaj. Buduj tą farmę. A ty mój drogi tutaj na drogę. Ty mój drogi tutaj na drogę. O właśnie tutaj, tak? No myślę, że tak. Jak najbardziej tak. No i zablokował mi. No to spadaj, no. O kurde, teraz zablokowane, no kurde. Jakiś szczwany się broni. Czuwaj, one mi już za bardzo potrzebne nie będą. Ty się fortyfikuj w tej cytadeli. A ty się weź stary, tutaj jest kakałko, plantacja jest, wszystko okej. Okay. No to podlecz się. Przynajmniej przez chwilę. Nadchodzą obrady. Dobra. Już mu niewiele tych jednostek zostało tak naprawdę. Wybiłem przecież z 10. Kto to? Chiny zastępują Japonię. O, teraz zwolnił miejsce, głupek. Dobra, do Krakowa, tak jak było to kiedyś, dopóki nie wpadł jakiś żółtek i nie zniszczył. Niewiele tu widzę, stąd troszeczkę lepiej. Tutaj te drogi też później zniszczę. Też mi nie będą potrzebne, ale jeszcze nie teraz.
No, w takim wypadku teraz ja po prostu bym chciał pobudować jakieś fajne ulepszenia. Z tego Wrocławia nic tu już nie sięgnę, więc nie mam co budować. Aha. A tutaj zasuwaj. O, jak naokoło. No zawsze tak bez sensu poleciał. Ja nie sprawdziłem, ile mam punktów ruchu i kliknąłem i tak teraz zapiernicza, głupio. Mogłem po prostu przestawić jednego z tych robotników, którzy już pracują w lewo i drugim byłoby już znacznie prościej dojść tam, gdzie chciałem. Ktoś tam szpiegów ma w Sydonie. Nie rusza mnie to. A i co? Zatkało kakao. Jebaka syberyjski. Urał i się dourał. Ty tu czuwaj. Strzelcy się podleczyli bardzo fajnie. Kolejna fregata się podleczyła. Ty tu masz siedzieć, tak. Ty tu masz siedzieć. No i będzie darmowa technologia. Silnik parowy sobie wezmę. Czy może... Nie, wezmę sobie silnik parowy, bo będę miał później szybko kolej. Bo już myślałem, żeby inaczej trochę iść w tych drzewkach, ale nie ma sensu. Nie ma sensu. Kaper to się chyba nie przerabia. No właśnie, nie przerabia się na pancernik parowy, od razu na niszczyciela. I to wciul kosztuje. No dobra, tutaj z Hiawatą już się bawić w jakieś układy handlowe nie muszę. Idą tam, gdzie chcą, tak jak i twoi. Nie uraj. Sam zaczyna i będzie mi tutaj... Chociaż nie, ja zacząłem. No dobra, on znowu chce. Ale bez otwartych granic? Nie, to ja tylko się godzę na otwarte granice. To nie, to mi przykro. Nie, to nie. Boże, ile ja mam tego złota i tej wiary też w ciul. Trzeba by ją wykorzystać. Ale nie na wielkiego proroka. Buduj farmę. O, bawełny nie mam. No to z nią akurat bym chciał. No kurde, ona mnie nie lubi. No patrzcie, jest tutaj to, o czym mówiłem. Obiecaliście innym cywilizacjom odsunąć wojska od ich granic. Złamaliście dane słowo, no właśnie. I to jest ta problem. No i wojowniczy też jestem, no bo zdobywam. Chyba się nie zaprzyjaźnię z Buzetion. Szkoda. Pewnie nie będzie chciała handlować. Węgiel chce, ojejku, węgla ja ci nie dam. Sól ci dam. Może się jeszcze z nią zaprzyjaźnię, ale wątpię. Szczerze mówiąc, wątpię. Czuwaj. Karawana do Warszawki. Czuwaj. Czy ja tu coś jeszcze chciałem zrobić? W zasadzie nie. No dobra. Otwarte granice moje. Ja cię tutaj pomyliłem wtedy. Na pewno się na to nie godzę. Myślałem, źle spojrzałem. Myślałem i tym samym myślałem, że to właśnie ja jej płacę 1 złotysz, a ona mi otwiera granice, a to odwrotnie. Także głupota wtedy z mojej strony. Pośpieszyłem się. Kyoto. No tu wszędzie na tej pustyni pobuduję te farmy. Nic mi to nie szkodzi. Niewiele z nich pożytku będzie tak naprawdę, ale zawsze coś. Lepiej, żeby była taka farma niż po prostu pustynia. Samuraje, arkebuzerzy. No to już łatwo pójdzie, on ma ciągle działa, jeszcze nie ma artylerii. W sumie chciałbym go zajumać, zanim pojawi się artyleria. Zresztą jak i Onondagę. O kurde, dostałem nową jednostkę załomaty. Artylerię.
Czy to prawda? No, aluminium to przynajmniej mam. I od razu 16, bo akurat trafiły się kopalnie tam, gdzie trzeba. Ale po co mi ta artyleria, kurde tam? Nie lubię mieć tych gównianych jednostek. A tu ją dam. Mięso armatnie. I zobaczmy. No i tu już kopalnia jest. Następny tu. O! Tu trzeba będzie zbudować. 8 sztuk ładnie. O, tutaj już. O kurde, farma pójdzie się grzmocić. No i tu jest już kopalnia. I dlatego mam 16. O, mata dała mi jednostkę. Ej, co ja teraz chcę iść? Same cudowne rzeczy już tak naprawdę. Tutaj są pierwsze samoloty. Tutaj jest kolej jest Neuschwanstein. Ja będę chciał iść w Kreml, w Ład i dlatego też będę mógł zbudować Kreml z tego powodu, że chcę też zrobić kolejne osiągnięcie, czyli wygrać poprzez kolonizację kosmosu, wykorzystując tę ideologię Ładu. Tylko ze względu na to mam zamiar iść w Ład. Tutaj jest ta wieża Eiffla, to też niesamowity bonus potrafi dać. Części zamienne też by się przydały ze względu na piechotę z czasów Wielkiej Wojny, czyli I Wojny Światowej. Statua Wolności to jest cudak, tylko który możemy zbudować tylko w przypadku wyboru swobód. No i tutaj też mnie korci już zobaczenie tych śladów przeszłości. Lubię bawić się tymi artefaktami, układać je w miastach. Najpierw pójdę w tą wieżę Eiffla jednak, a później w kolej. To od razu zaznaczę. Ta Prora też jest zajebistym cudakiem, ale znowu to musi być... Znaczy, może być tylko zbudowane w przypadku, jeśli zdecydujemy się na technologię, ideologię. Oj, tu jeszcze jest aluminium, kolejne 8. Ideologia autokracji. Powiem wam, że autokracja jest chyba najfajniejszym, jeśli chodzi o bonusy. Więc to zależy też od układu różnego, ale podoba mi się ten znowu pieprzony. No i teraz mi pewnie zablokują. Tu dam na 1. Zablokują mi na 100%. Ale spróbuję zawalczyć. Wtedy się udało, może teraz też się udało. I Szaszon, ale ty wyrwiesz niedługo. Wkurza mnie niemiłosiernie. Ja go zaatakuję, jak będę miał pancerniki już. Z jednej strony pocisnę to Goszutę. Przede wszystkim z wykorzystaniem jednostek lądowych, a z tamtej strony pójdę pancernikami. I stłukę go ostro. Pieprzony dupek. O, i odrzucone, udało się. Nie zostało przyjęte, jest nie 7 od Polski, 2 od Chin też nie, bo z nimi handluje, a patrzcie, reszta pozostała, zagłosowała na tak. Czyli udało mi się odrzucić ten wniosek w stosunku 9 do 8, jeśli chodzi o głosy, czyli zagłosowałem idealnie. A tutaj wszyscy na tak w zasadzie, więc też słusznie zrobiłem, że tylko jeden głosik na to przeznaczyłem. Nie ma sensu teraz też ustawiać jakichś religii światowych, bo raczej nie dam rady tego przegłosować. Natomiast to też nie. No, wystawę światową mogę już iść. Myślę, że tak. Że teraz już mogę. Warszawa. No, przydałby się ten posterunek policji. Bo oni tu mi kradną na potęgę. Giełda. Też od razu. Elektrownia wodna. Też zbuduję, bo aluminium mam dużo. Będę miał jeszcze więcej. Aczkolwiek... Zaczekajcie, żebym nie zapomniał później zmienić na wieżę Eiffla.
Aczkolwiek, jak widać, tutaj produkcja jest ogromna. Co ja chciałem kupić sobie? Chciałem sobie kupić wielkiego inżyniera. Wielki prorok już kosztuje wciul pieniędzy, wciul punktów wiary 2300, i w tej sytuacji już bardziej jednak opłaci się chyba misjonarz, bo no już bardziej się opłacą misjonarze. To jest to, o czym mówiłem, na początku prorocy, później ewentualnie misjonarze. Wezmę tego wielkiego inżyniera, zbuduję tutaj manufakturę w miejsce tego tartaku, żeby Kraków miał dodatkowe punkciory, jeśli chodzi o produkcję. O, nawet rośnie ten Kraków, daje radę, nie jest źle. O, ucieszyła nas, cieszę się. Musimy się zaprzyjaźnić, bo musisz mi granicę otworzyć, moja droga. Wielki kupiec poszukiwany przez Rywań. Kiedyś tam się pewnie urodzi. Nie chce mi się sprawdzać, ile to tur jeszcze ma trwać, ale urodzi się. Spokojnie. Traktat wygasł, no i idealnie. Było do Warszawki z tą żywnością. Niech idzie z tą żywnością, tak jak było. Tak jak mówiłem. Tutaj jest kopalnia, jest. Czasami zostają takie niedokończone, już wygląda jak gotowe, a nie jest. Także też warto zwrócić na to uwagę. Dobra, nie ma co się opierdzielać. Już w tej turze rozpoczynam atak. Tutaj koledzy ładnie się wystawili. To ich zajumam wszystkich. Gin! Tak, Kolomba omata, spoko. Spadaj. Trzeba było nie urać, nie zdradzać. O, wytrzymało na tej górce, bo mam modyfikator terenowy. Tak, ma przeciw... Patrzcie, jakie ma bonusiki. Nie dość, że jest silniejszy na trudnym terenie, to jeszcze przeciw... bonusik przeciw ostrzałowi sobie dołożył. Także niełatwo będzie skubańca zdjąć. Takie rzeczy, takie cuda. Ciebie ja mam w zasięgu? Nie mam. Ciebie też nie mam. Ciebie mam, to ci zdzielę. Tego też tu podrzucę. O! Działa. No proszę. No i tymi konikami albo husarią. O, nie dam rady, ale konikami dam. Też nie dam rady, kurde no. A tymi? Tymi dam. To dobrze. Ciebie trochę tu przybliżę. Niech sobie będą tu czekają, tych odrobinkę bliżej podrzucę. No i... Myślę, że jeśli chodzi o tego samuraja, to spróbuj... A nie, zapomniałem o tych cholernych lasach i pagórkach. Coś jest? Tu nic się nie dzieje. Szczelaj tego samuraja. Ta artyleria może mi zginąć, nie mam nic przeciwko. Jak podejdzie pod cytadelę, to i tak wyrwie, także że nie będzie co zbierać. No i już tak nie ma co zbierać, bo nie przeżył ten samuraj. No to postrzelam sobie chyba w tą Satsumę. Doświadczenie rośnie. To wystarczy mi za motywację. Oj, za blisko. Co daleko znaczy się.
Zapomniałem sprawdzić, ile on ma miast, bo ciekawi mnie, czy ma gdzieś poza kontynentem. Może mieć, w sumie może mieć. Wcale bym się nie zdziwił tak naprawdę, gdyby miał. Już mu tych jednostek niewiele zostało. Nie zdążył w te 10 tur za bardzo odbudować swojej potęgi. Także stłukę go szybko i boleśnie. O, dostaje. Dostaje moje. Kurde, już mi splądrował pieprzony. Ale przeżyła ta moja. O, ucieka, będzie chronił Satsumę? No bez jaj. Taki odwrót taktyczny sprytny. Wie, że nie obroni. Zresztą Satsumę też mógłbym zniszczyć, spalić, ale chciałbym sobie jakichś sąsiadów zostawić tak naprawdę. Kurde tam. Miasta mi nawracają. Pieprzone buce. Ty na trudnym terenie. Gdzie kurde uciekła ta... ta armata? O, jest plus jeden do zasięgu. Piękne, wspaniałe. O to właśnie chodzi. Hej, ten będzie mnie tak strzelał? Mogę nie przeżyć kolejnego ostrzału, to spierdniczam stąd jednak. O, może postrzelam się z tym Galeasem. Bo teraz tutaj te działania wojenne prowadzę głównie po to, by zdobyć doświadczenie, jeśli chodzi o te fregaty. Także ja wcale nie muszę tej Satsumy zdobywać, czy tam cokolwiek z nią robić. Tego nie strzelę, bo tutaj nie mam zasięgu. Dobra. Raz sobie zdzielę. Ajajko. Dobra, czepia się tych robotników. Muszę tutaj im jakiś rozkaz wydać. Pastwisko tutaj jest gotowe. Tutaj droga jest, kopalnia. No, tu też jest, patrzcie. Aluminium, 3 sztuki. Tu wszędzie kopalnie są. I to znów nie mam co robić. Bij! Przeżyje mi pewnie ta artyleria. Pam pararam pam. A, bijemy. O, jest. Jest. Aj, nie mam zasięgu. Idziemy zobaczyć, czy coś tutaj się dzieje. Impi zdechło. Ciebie dorwę? Dorwę. Dobrze. Idziemy zobaczyć bliżej. No, tak jak mówiłem, tą artylerią niewiele zrobię. Wielkie dzieło. Natsume Soseki. Nie znam. A i co z tym robotnikiem? Wezmę go na razie tutaj. Strzelaj w to Kyoto. I ty też. W tej turze jeszcze nie zdobędę tego miasta, ale w następnej już jak najbardziej. Podejdę bliżej. Tą husarią też. I tym też tutaj na górce sobie stanę. I teraz tak. Tutaj co się podziało. Przyjacielem jestem. Dobra, 3 zadowolenia dają, spoko. Szlak handlowy. Znowu z Łodzi do Krakowa. Pieprzony butz. Statek towarowy. Z Łodzi do Krakowa. Gdzie on tu jest? Tu jest. Tu splądrował. A, Osaka. Aha, to spoko. To o tą Osakę ciągle chodzi? Z Malawy to nie szkodzi. I Kraków Łódź. Czyli dwa jednocześnie mi pieprzną. To dupek. Statek towarowy. To te same zniszczył, co i wtedy, no. Dobra, w tej kolejności.
Dobra, 35 minut właśnie wybiło, więc w kolejnych odcinkach, w kolejnych turkach zdobędę Kyoto. Na dziś koniec posiadówy z cywilizacją, wracam do niej jutro i kolejne odcinki. No, dla was to większej różnicy nie robi, tak czy siak. Będą pewnie co dwa dni się regularnie pojawiały, dopóki nie skończę, dopóki nie wygram, mam nadzieję. Trzymajcie się, pozdrawiam, na razie.